I teraz już bardzo konkretnie chciałbym wspomnieć kilka osób. Polskie harcerstwo od samego początku było organizacją patriotyczną, nastawioną na walkę o niepodległość, bo taka zresztą była najbardziej podstawowa potrzeba w 1911 roku. Polska była wtedy przecież pod zaborami. Harcerze przy przyrzeczeniu ślubują służbę Bogu i Polsce. Na rozwój harcerstwa miało wpływ wielu katolickich księży i wojskowych. Wspomniałem już błogosławionego księdza Stefana Rejchowskiego, ale należy również zaznaczyć wielką osobowość księdza Kazimierza Lutosławskiego, harcerza Rzeczypospolitej, prekursora skautingu na ziemiach polskich, twórcy Krzyża Harcerskiego. Był głównym autorem wstępu do Konstytucji Marcowej z 1921 roku, roty przysięgi prezydenta i ślubowania poselskiego. A zmarł na szkarlatynę, którą zaraził się podczas pełnienia posługi duszpasterskiej. Sługa Boży, ksiądz harcmistrz Ignacy Skorupka. Jego widzimy na obrazie Bitwa Warszawska w naszym kościele, w tej bocznej kaplicy. Przy okazji toczącego się procesu beatyfikacyjnego poznajemy bardziej tę postać, więc przy innych okazjach będzie pewnie przybliżana. Ale z naszych terenów nie trzeba szukać daleko. Ksiądz harcmistrz Wincenty Malinowski, wieloletni proboszcz naszej parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Ostatni kapelan harcerski w kręgu warszawskim przed 1939 roku. Więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, kapelan Szarych Szeregów. A ksiądz harcmistrz Jan Raczkowski, wikariusz w parafii świętego Wincentego a Paulo w Otwocku. Kapelan AK i Szarych Szeregów w Otwocku. Udzielał schronienia poszukiwanym przez Gestapo. Zaangażował się w niesienie pomocy Żydom. Po wojnie aresztowany i represjonowany. Znany wszystkim ksiądz harcmistrz Zdzisław Peszkowski, kapelan rodzin katyńskich i pomordowanych na wschodzie, naczelny kapelan ZKP poza granicami kraju. Kardynał Stefan Wyszyński, to on napisał komentarz do prawa harcerskiego. Te 10 praw, jak kamienne tablice stoją u początku pracy nad własną osobowością. I komentarz osadzony tak bardzo w jego duchowości, warto z nim się zapoznać. Na harcerstwie wychowywali się Józef Haller, generał broni Wojska Polskiego, legionista, dowódca tzw. Błękitnej Armii, Stanisław Sosabowski, polski dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego, Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, dobrowolny więzień obozu koncentracyjnego i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, a po wojnie aresztowany, zamordowany przez komunistów. Stefan Grotrowecki, generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Armii Krajowej. Wiemy, myślę, niemal wszyscy o tym. Jego wojenna kwatera znajdowała się w Józefowie. Dlatego widna Jerzego państwa Kingi i Arkadiusza Głogowskich jest nazywany nieraz Wilną Grota. Harcerzami byli Tomasz Arciszewski, premier Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1944-1947 i Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. To tylko niektórzy wymienieni jednym tchem, ale przecież tylu innych. Nie da się ich wymienić ze względów praktycznych. Trzeba już kończyć to rozważanie, bo po mszy świętej jeszcze ognisko, inne atrakcje. Powtórzę tylko to, co mówiłem. Pamiętam, mówiłem w zeszłym roku 11 listopada. Historia magistra vita est. Historia jest nauczycielką życia. I pamiętajcie o tym, kochani harcerze, wpatrujcie się w życie tych, którzy wychowali się na harcerstwie. Uczcie się służby i uczciwości ze wspaniałych kart swojej historii, która już jest mądrą, doświadczoną i jakbym określił pełnoletnią panią. Bo dla historii 100 lat to dopiero wejście w dorosłe, dojrzałe życie. Więc możemy to porównać do naszych uchodów osiemnastki. I tak niech będzie z harcerstwem w Polsce, w naszej małej ojczyźnie.
pamiętajcie, że tak jak dotychczas, tak i zawsze będziecie zajmować ważne miejsce w sercu proboszcza i duszpasterzy.